to byłaby słyszała siebie po minucie. No, dobra. Ja zaczynam, tak, ja już jestem podłączona i zaczynam, a te na początku odpowiedzi to były do Marcina, bo dzisiaj kolejny live z Marcinem. Mam tą okazję, żeby zrealizować temat, o który prosiłyście. A dzięki temu, że Marcin ma nadal urlop, to jest możliwe do zrealizowania, bo inaczej raczej by to było totalnie niemożliwe, bo ja bym nie wstała z fotela i was nie, i wam tego nie pokazała, a dzięki Marcinowi to jest możliwe. Widzę, że jesteście, napiszcie mi jeszcze komentarz, żeby było, może ja, matko, czy ja mam rozgłoszone? Proszę. Chyba mam. No to już jest 10:00, to dobra, Marcin widzę, słyszę, bo tam włączył podgląd na swojej komórce. To jeszcze chcę zobaczyć komentarze, bo dzisiaj znowu jest coś innego. Facebook mnie zaskakuje za każdym razem. O, dzięki, Małgosia już pisze. Dzięki, Kinga. Super, dziewczyny. Dzięki wam ogromne. No, no. Dzięki, Marzena. No, zacznę oficjalnie, a zaraz potem powiem o tak. Marzena już zaraz wyjaśnię wszystko. A zacznę oficjalnie. Mam na imię Ania, inspiruję do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności. Podczas wtorkowej inspirującej kawki podrzucam wam różne ciekawostki i pomysły. Mam nadzieję, że czasem z nich korzystacie i że część z nich się wam przydaje. Dziś będzie temat, o który prosiłyście. Dzięki Marcinowi właśnie, bo sama bym go nie dała rady zrobić. Ale zanim omówimy ten temat, bo dawno tego nie robiłam, a wiem, że obiecywałam też, muszę podziękować bardzo mocno moim kochanym aniołom, których jest już aż 19 osób i jest to Kasia, Ela, Marta, Ola, Beata, Agnieszka, Ewa, Milena, Ewa, Jadzia, Sylwia, Marek, Paulina, Daria, Agnieszka, Kinga, Małgosia, Ewelina, Agnieszka oraz wszystkim wam, którzy wypiliście, które wypiłyście ze mną kawkę od końca sierpnia, bo tyle nie dziękowałam, bo raz kawki nie było, a raz się nie przygotowałam po prostu. Strasznie was dużo było i to są następujące osoby. Agnieszka, Ewa, Justyna, Ewa, Ola, Agnieszka, Iwona, Kinga, Ela, Sylwia, Ania, Monika, Iza, Ewa, Monika, Kinga, Iwona, Justyna, Małgosia, Ewa, Kornelia, Marska, Marka, ja nie wiem, czy dobrze czytam, Joanna, Ola, Iza i Kinga. I nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to jest strasznie potrzebne, naprawdę bardzo mi potrzebne, bo już nie wyrabiamy. Nie wyrabiamy finansowo, szczerze wam powiem. Dzisiaj tak trochę jestem ten, wiecie, napisałam rano, wczoraj było strasznie u chirurga. Strasznie. Dawno tak nie było. To znaczy w zeszłym tygodniu nie było tak źle. Wczoraj mnie bolało, bardzo krzyczałam i chyba mnie naprawdę słyszała cała poczekalnia już tym razem. I ryczałam i w ogóle. Położyłam się chyba o 18:00, bo najpierw na 18:50 miała być wizyta, a pani zadzwoniła z przychodni, żeby mnie przyjechać na 16:00. To przyjechaliśmy wcześniej, także wróciliśmy też wcześniej do domu, ale chyba o 18:00 już się położyłam. Trzepało mną, nie wiem, czy to było potem ciśnienie, czy gorączka, bo to pewnie ciśnienie z tego wszystkiego, ale ból był straszliwy. Także o 19:00 już zasypiałam, bo tam chciałam sobie jeszcze, wiecie, YouTube'a, żeby zasnąć. O tym będzie za tydzień, jak ja sobie z tym w ogóle radzę. To stwierdziłam, że za tydzień zrobię. Cześć, Małgosiu. Że za tydzień zrobię taki live właśnie o tym, jak sobie z tym radzę. Więc sobie puściłam YouTube'a i tam trochę przesłuchałam, a potem zauważyłam, że Marcin mi już komórkę wyjął z ręki, pewnie mi wypadła i odłożył. Budziłam się przez noc, znaczy też parę razy i dzisiaj już jest tak względnie, dlatego mogę mówić do was i w ogóle, ale czuję takie w miejscach, rozgrzebał mi straszliwie, bo te pierwsze razy, jak gdyby od początku września, to jakby wydaje mi się, że tak trochę chciał tylko, żeby to nie tak od razu, nie tak na pierwszy raz, a teraz po prostu to już mi rozgrzebał straszliwie, no ale mówi, że jest, że po to robi, żeby jakby ten naskórek miał szansę tam odrastać i Marcin też niby mówi, że to widać. Ja nic nie widzę. To jest takie straszne, że ja tam nic nie widzę. Oni widzą, dobra, ich wola. No, no Małgosia, no tak, raz, że tak, a dwa, że tak mnie bardzo bolało, jak krzyczałam. On mówi, no to tylko trzy ruchy i liczy. Raz, dwa, trzy i mówi, i jeszcze raz i już, nie? I przestawał, bo już bardzo krzyczałam. A wczoraj to już po prostu jakby nie zwracał uwagi i tak, poszedł dokładnie. Poszedł na całość, ale strach. No bo koszmar i po prostu potem jest, ja też się czuję koszmarnie, bo to mnie aż całą ten.
No, także tak. Dzięki temu, no ja bym sama nie wstała i nie pokazała wam tego, a dzięki temu, że jest Marcin, to wam pokażę, bo właśnie były często pytania o te książki, które o tutaj zawsze widzicie lub z tej strony. I to jest tak. Tych książek teraz jest dużo mniej, ja wiem. Trzykrotnie, pięciokrotnie mniej, dużo mniej. 3 lata temu zrobiliśmy czystkę w mieszkaniu. Ale taką totalną czystkę, nie tylko książkową. Być może książki były powodem, były taką przyczyną, bo powiem wam, że książki, ja nawet mam takie zdjęcia i kiedyś pokazywałam chyba na Facebooku. Mam takie, cześć Agniesiu, mam takie zdjęcia, gdzie książki leżą już tak stosami pod lustrem, że nie można się przejrzeć w lustrze na korytarzu, nie? Takie było jakieś jedno zdjęcie, bo już było tak, że te książki leżały u nas wszędzie. Leżały właśnie pod lustrem na korytarzu, w stosach, na pufie, na fotelach, pod pufą. Na zasadzie, że już potem zaczęliśmy je w takich stosach układać przy ścianie i tak, i one tak szły, tak te stosy i tak się powiększały. W końcu nie można już było wejść do jednego pokoju. Stwierdziliśmy, że robimy rewolucję totalną. Chyba jakby książki były przyczyną, no ale żeby te książki zrobić, no to już stwierdziliśmy, że robimy całość. A ja potem stwierdziłam, i to chyba było to, że takie mocne oczyszczenie przestrzeni pomogło mi też oczyścić umysł i to wszystko stało się początkiem przemiany i potem tej rezygnacji z pracy i tego wszystkiego. Czyszczenie przestrzeni pomogło mi jak gdyby we wszystkim, to był początek. Potem, jakby po tym całym, czyszczeniu mieszkania, dopiero później przeczytałam książkę Marie Kondo Magia sprzątania i okazało się, że całkiem nieświadomie sprzątaliśmy posługując się zasadami Marie Kondo, oprócz jednej łyka kawki wezmę w filiżance od Eli. Bo jedną z zasad, tej zasady nie zrobiliśmy. A jedną z zasad jest odpowiednie składanie ciuchów w szafach. Tego nie mamy. Ciuchy mamy nadal tradycyjnie poskładane w szafach. A Marie Kondo stosuje raczej ten system taki szufladowy, niepółkowy i takie zwijanie, żeby z tej szuflady nie było poukładane w stosy, tylko zwijane koło siebie i to się tak wyjmuje, że to się nie burzy niczego. I to jest faktycznie takie bardzo jakby fajne, bo to można właśnie wyjąć nie burząc i się nie robi galimatias. To jest dobre, no ale nie mamy jak gdyby przestrzeni, a ja nie wiem... Tak, na półkach raczej nie wiem, czy można by było tak zrobić. To chyba raczej układanie jest lepsze. No ale tak się udało. No i między innymi posprzątaliśmy te wszystkie książki i Marcin zawiózł do biblioteki, słuchajcie, nie wiem, chyba z 30 toreb, tych takich dużych toreb, co dają albo w Action, albo chyba z Carrefoura i tam się mieściło, zależy od książek, nie? Jak patrząc na te mniejsze tam sagi czy inne, to z 60, ale co najmniej 30 książek w każdej. No to słuchajcie, kilkaset książek poszło do biblioteki, cały miesiąc je wywoził. O, Małgosia przecież tak ma poskładane u dziewczynek, no. No właśnie, na półkach się tak nie da, nie? A w tych szufladach takich wysuwanych to jest jednak inaczej, nie? I też nie, jakby nie, zależy też od rzeczy, nie? No i te książki zostały wywiezione. Potem gdy pisałam o tym i pokazywałam nawet takie zdjęcie tych książek, jak na ganku mieliśmy kilkanaście tych toreb takich ustawionych i po dwie braliśmy zawsze do samochodu jadąc po obiad, no bo to więcej Marcin nie udźwigał, a czasami tak ciężko było, że i tych dwóch ledwo udźwigał, bo to naprawdę ciężko. To pojawiły się głosy, dlaczego my tego nie sprzedajemy i na tym nie zarobimy. No po pierwsze dlatego, że ja nie jestem przyzwyczajona sprzedawać czegokolwiek i na tym zarabiać na zasadzie takich rzeczy, takich, co się ma w domu, nie? No bo to one już ileś tam w domu były, sprawiły nam radość, były nasze... No nie umiem, nie? Cześć Patrycja, nie umiem. A poza tym kwestia też czasu, no obfotografowanie kilkuset książek i wrzucanie ich gdzieś tam na grupy, a potem pakowanie, jeżdżenie, tracenie na benzynę, to by się, wydaje mi się, nie opłacało, a tak biblioteka ma pożytek. I raz, że wywieźliśmy książki takie, do których w zasadzie nie wrócimy, no bo to były takie różne, niektóre stare, niektóre takie, no do których już się nie wróci. A poza tym też przyjęłam zasadę, że nawet książki nowe, ale takie totalnie nowe, kupione, ale takie tak zwane jednorazówki, to znaczy, że te już kiedyś wam mówiłam, że są to książki, o których, które czytałam i teraz gdyby mi ktoś powiedział autora i tytuł
I kazał powiedzieć, o czym ta książka była. Ja nie mam zielonego pojęcia. W ogóle niczego nie pamiętam z tej książki, totalnie niczego. Ale ta książka, w momencie, kiedy ją czytałam, to na przykład przeczytanie zajęło mi 3 lub 4 godziny i to była książka w tym stylu, że jak otworzyłam ją i zaczęłam czytać, to musiałam skończyć, bo była tak fascynująca, żebym nie wytrzymała dzieląc, czy tam odkładając, musiałam. I ona mi w tym momencie dała te 3 czy 4 godziny tak niesamowitej radości i tego fanu podczas czytania, że ona była super, super. Teraz nie wiem, o czym ona była. I to są tego typu jednorazówki, że one są fascynujące, świetne, cudowne, wspaniałe. Ale ja wiem, że ja drugi raz do niej już też nie wrócę, no bo ona była taka fajna podczas właśnie jednorazowego czytania, bo była na przykład sensacyjna, albo opierała się na jakimś takim pomyśle, że teraz, gdy wiem, jakie było zakończenie, to ona by już mnie na przykład nie bawiła, nie? No nie wiem, tutaj nie ma antykwariatu, ani nie znałam Sylwia takiej, nie słyszałam o takiej formie, jak ty mówisz w ogóle, nie? Także jak to, co ty piszesz, że bez fotografowania i kurier odbiera, to tak, to jest logiczne. No to by się sprawdziło. Tylko mówię, no wtedy, gdy je oddawaliśmy, to nie znałam, że tak powiem, takiej możliwości, takiej formy sprzedaży. Ale tak, to by się sprawdziło, żeby nie tracić czasu na te rzeczy, co ty mówisz, to jest ekstra. Nie fotografować, nie jeździć z tym na pocztę, nie stać, nie czekać na poczcie, to tak. Nie ma, Agnieszka, czegoś takiego, co ty piszesz u nas. Także wiesz. No, tak jak mówię, i te książki, nawet jeżeli były nowe, to też oddawaliśmy, bo wiemy, że do nich nigdy nie wrócimy. Czyli to jest pierwsza zasada. Jeżeli do książki nie wracamy, oddajemy. Zostawiliśmy sobie jak gdyby dwie grupy książek. Po pierwsze nasze ukochane serie i to nawet takie, do których nie wrócimy, ale które jakby tyle znaczyły w naszym życiu, że są na tyle ważne, że musimy je zostawić, bo oddanie ich to by było w ogóle świętokradztwem. Patrz na przykład Andre Norton, do której próbowałam wrócić, ale nie daje rady. I taką całą Andre Norton zostawiliśmy. To znaczy, właśnie, zostawiliśmy cały cykl Świat Czarownic, który był taki dla mnie ważny, ale to było, wiecie, 30 lat temu, w czasach liceum. Pisałam z tego potem pracę magisterską. Była cudowna, fantastyczna. Teraz próbowałam czytać. Nie potrafiłam teraz czytać drugi raz. Może jeszcze kiedyś spróbuję. Ale to jest tak ważne, że jak gdyby musieliśmy zostawić, ale oddaliśmy na przykład inne książki Andre Norton, na przykład takie z cyklu takiego typowego science fiction, które wtedy czytałam, nie? I oddaliśmy. Agnieszka, na taką zabawę też nie mieliśmy czasu. Nie mamy czasu na takie zabawy. To jest, wiesz, to jest tak, no właśnie, brać kilkaset książek i z każdej wpisywać ISBN, nie, to... Nie się dało zczytać, to jeszcze No po prostu nie mamy czasu na tego typu zabawy, totalnie nie mamy na to czasu. Nie, to już by Marcin naprawdę musiał albo zrezygnować z cytatu, albo ze snu. Innej opcji nie ma, bo po prostu nie ma, już nie znajdzie tego. Bo to było naprawdę kilkaset, nie kilkanaście, tylko kilkaset, a nie wiem, czy nie więcej, nie? No raczej nie. Zostawiliśmy tę serię, zostawiliśmy książki pojedyncze. No tak, usiłuję Marcinowi powiedzieć, że syn jest przereklamowany, ale jakoś nie chcę, wiesz... Nie chcę z tych ostatnich 4 godzin dziennie zrezygnować. Jakoś nie wiem. Zostawiliśmy właśnie te wszystkie serie oraz zostawiliśmy te pojedyncze, które są ważne, nie? Które są ważne dla nas i które musimy po prostu mieć. Zostawiliśmy książki sentymentalne, zostawiliśmy książki na przykład takie, które są bardzo stare i których mamy nowe wydania, ale nie pozbędziemy się mimo wszystko starej ani nie wyrzucimy, bo ta stara ma wartość. Załóżmy, takie dzieci z Bullerbyn, nie? Które są
które mamy na przykład w egzemplarze, bo jeden jest stary, skitrany z jakiejś tam jeszcze biblioteki, ale wiecie, to jest ta stara, twarda okładka i tak dalej i mamy nowe. I tam parę takich mamy rzeczy. Albo plastusiowy pamiętnik, że mamy taki stary, stary, stary z mojego dzieciństwa, totalnie stary i gdzie, no wiecie, że wypadają kartki, że się rozpada okładka, że on jest obłożony tam w jakąś folię i w ogóle. I mamy plastusiowy pamiętnik, też niby w twardej oprawie i kupiony nowy, no ale to jest tak książka ważna, że nie pozbędziemy się ani tej starej, no nową mamy, no bo mamy nową, ale ta stara to musi być po prostu, nie? To jest też taka zasada, jak gdyby, no żeby ona musi zostać, no. Bardzo mało już teraz kupujemy, bardzo mało. Korzystamy z Legimi i korzystamy, Marcin, ja z Legimi, Marcin ze Storytela. Ja teraz też już na Legimi słucham, wiecie już też z jakiego powodu, bo już wam wyjaśniałam, ale abonamenty i na Legimi, i na Storytelu, jak gdyby, bo my czytamy bardzo dużo, Marcin o wiele więcej ode mnie. Ja w tym momencie mam przeczytanych w tym roku 70 książek, Marcin w tym roku ma... Jakieś 170, dokładnie. Więc kupowanie tylu książek... Są podwójne, to nie liczę. Tak, nie licząc tych, co nam ten, lubimy czytać, nie zlicza, bo na przykład, znaczy ja sobie liczę, ja mam dobrą liczbę, bo to 70 to jest akuratna liczba, a na przykład ja mam 70 faktycznie przeczytanych, a na lubimy czytać, on lubimy czytać nie zlicza wszystkich książek, czyli jak się podwójnie czyta i drugi raz się chce ją dodać, to on nie liczy, czyli ja na przykład w tym momencie na lubimy czytać, ja mam tam 64 czy 65 policzonych, bo czytałam którąś drugi raz i dodałam jakby drugi raz, zmieniając datę przeczytania. To on już mi jej nie zaliczył jakby do wyzwania na ten rok, bo ona była przeczytana na przykład w 2016 albo 2017. To jest głupie, uważam. No ale okej. No ale ja sobie prowadzę i tak rozpiskę w bullet journalu, więc ja mam 70. No więc przeliczając to na miesiące, no to u mnie wychodzi od 5 do 15 w zależności od czytania. U Marcina o wiele więcej. Kupno tych książek. Nie byłoby, znaczy nawet gdybym teraz pracowała i miała normalną pensję, nie byłoby nas stać na kupno tylu książek w miesiącu, które czytamy. Poza tym nie wszystkie byłoby warte. Tak, ale, no, nie, no, ale to, że nie warto, to myśmy zrozumieli jak gdyby dopiero 3 lata temu, robiąc czystkę na określonych warunkach i jakby ustalając te swoje zasady, nie? Że ustalamy, że to są tak zwane jednorazówki, nie? Bo pewnie byśmy ją kupili mimo wszystko, przeczytali i oddali, nie? Więc jakby to są na zasadzie, że nie warto, nie? Bo po przeczytaniu by się oddało. No ale i tak byśmy ją musieli kupić. No ale i w tym momencie te dwa abonamenty to jest koszt, załóżmy, 3 czy 4 książek, a kupić byśmy musieli, załóżmy, 30 w miesiącu, więc ich nie kupujemy. I tak jak mówię, gdybym nawet pracowała, to nie byłoby nas stać na kupno tylu książek, które czytamy. Także Storytel i Legimi po prostu nas ratują. Kupujemy nadal bardzo mało już teraz i właśnie na tej zasadzie, jeżeli wychodzi jakaś nowa książka w danej serii co jakiś tam czas, to wtedy ją kupujemy albo książki określonych autorów, do których czujemy sentyment, ale to jest na przykład, to są też szczególnie autorzy, bo na przykład zbieramy takiego Pilipiuka, którego musimy mieć, który jest na przykład naszym wspólnym, ulubionym autorem, który pisze rewelacyjnie. I jeżeli chodzi o Pilipiuka, no to on wydaje książkę raz w roku. Więc w tym momencie możemy sobie pozwolić na kupno książki raz w roku Pilipiuka. Ale gdyby na przykład takim naszym ulubionym autorem był Mróz albo taki Max Czornyj, to by nas nie było stać, bo Max Czornyj w tym momencie dogania już, a nawet nie wiem, czy nie przegania Mroza, bo wydaje 2 książki w miesiącu. Więc w tym momencie byśmy nie zbierali. Co nie zmienia faktu, gdy na przykład teraz, gdy uzupełniałam, bo chcę wam potem na przykład na którejś kawce pokazać ten zeszyt książek przeczytanych od początku roku i je omówić, to gdy na przykład go ostatnio uzupełniałam i zapisywałam tytuły jakichś książek Czornyja, które czytałam jeszcze w tym roku, ale na początku roku, załóżmy tam w styczniu czy w lutym, i gdy wpisywałam tytuł i gdybym teraz wam miała powiedzieć, o czym była ta książka, to totalnie nie wiem. To są tego typu książki, że... A na przykład w Pilipiuku, gdy biorę książkę do ręki, jestem w stanie powiedzieć, o czym ona była, nie? To jest też jakby taka specyfika autora, bądź pisania, bądź treści. Ale dlaczego mówisz jak z McDonaldem? Bo
tak się zjada, tak, przychodzi, no, tak. No, przychodzi się, zjada, przelatuje i tyle, tu Marcin mówi. Ale, ale dokładnie tak jest, że dlatego, nie wiem, z czego to wynika. Co nie zmienia faktu, że jak tylko coś czarnojanowego wychodzi, to ja od razu na Legimi dodaję i czytam, bo mi sprawia to niewiarygodną przyjemność i robię to, że tak powiem, właśnie na raz, bo mi te książki taką przyjemność sprawiają. Ale w momencie czytania, no nie chciałabym ich jakby zostawiać, nie? Jeżeli chodzi o Mroza, Marzena, to ja mam ambiwalentny stosunek do Mroza, to znaczy jest część książek, które po prostu połykam i które są wspaniałe i które są rewelacyjne, a jest część książek, bo on pisze o różnej tematyce, to są takie, żebym po prostu kijem nie szturchnęła, ta cała, co potem... Chyłka, tak dobrze mówię? Chyłka, tak? To jest co serial był, nie? To jest jakby ta tematyka, która do mnie w ogóle nie trafia i... Ja... Rozum jest dokładnie tak samo jak z Kingiem. A no, właśnie... Marcin podpowiada, że z Mrozem tak jak z Kingiem, ale generalnie chodzi też o to, że Mroz się bardzo na Kingu wzoruje, no, więc pewnie tak, więc pewnie dlatego, nie? No. Że on jak gdyby, z Kingiem jest tak samo, że część książek Kinga jest po prostu rewelacyjna i są po prostu bestsellery, a część książek Kinga jest taka, że jak się zaczyna, to są nie do przełknięcia po prostu, bo są tak nudne i tak jakby nieprzystępne. No i tak, no. Teraz usiłuję. Dałam sobie taką zasadę, żeby czytać książkę przed obejrzeniem filmu. 2 lata temu zapragnęłam obejrzeć to Kinga. Przez to, że oglądaliśmy ten film, straszny film? To, co... To jest straszny film, tak? To, co są parodiowane różne... No, to jest straszny film. I tam między innymi jest sparodiowane to i jeszcze jest sparodiowane to, co on w tej masce jedzie na rowerku i co zawsze... Co oni sobie potem... Co sobie tą nogę w tej piwnicy odcina. Piła. Którą musimy w końcu obejrzeć, bo też nie oglądaliśmy... Ja ją znam tylko z tej parodii właśnie i tak samo jest właśnie z Talkinga, że znałam tylko z parodii. I myślę, muszę obejrzeć film, ale głupio jest oglądać film, jeżeli jest książka, więc dałam sobie za zadanie, że przeczytam książkę zanim obejrzę film, więc od roku jestem na stronie 300 z 1400 i po prostu jak sobie pomyślę, że ja mam dalej czytać, może teraz uda mi się przesłuchać. Może mi się uda przesłuchać. To jest jedyna szansa na jakby pochłonięcie tego. Chociaż rozmawiałam z Karoliną Starnawską na... Tak, dobrze mówię? Tak, Karolina Starnawska? Jezus, mam nadzieję, że się nie pomylę. Boże, Karolina, przepraszam. Na Instagramie, bo ona właśnie też jakby omawiała książki, których nie trzeba kończyć, czy których nie warto kończyć i tak dalej, i tak dalej. I powiedziała, że żebym się nie zmuszała, bo nie warto, tak? Rozmawiałyśmy o tej książce to i powiedziałam, że się nie zmuszała, że nie warto. Więc dlatego przerwałam czytanie, ale może uda mi się wysłuchać, nie? To jest jakby to z tą książką. Także kupujemy te, które już po prostu są takie, że musimy, nie? No ale właśnie o to chodzi, Marcin, że takie Przeminęło z wiatrem też ma 1300, czyli zaledwie 100 mniej od tego Kinga. I też po prostu jak włączyłam, to po prostu to jest takie, że to jest, że chce się dalej, tak? Ja sobie pozwolę tak wejść w kadr z jedną książką. Tak, Marcin tutaj wchodzi, tak. To są Marcina książki, które ostatnio czyta. Która ma stron 1192. No 1200, prawda? To pierwszy tom z 4-tomowego cyklu. Czyli to jest pierwszy Wchodzi tom. Wchodzi jak masło. 4 tomy i idealnie, nie? 1200 stron jedna. Ale ja mówię, no to zależy od książki, nie? Właśnie. No. Także tak jest nasze jakby podejście do książek. No chciałam to wytłumaczyć, żebyście miały jak gdyby taki wstęp, co my... dlaczego tak, nie? Dlaczego akurat taka jest nasza klasyfikacja książek, co zostawiamy, co czego nie zostawiamy. Dam teraz, odwrócę teraz telefon, dam Marcinowi i on będzie jakby... No, szedł regałami i zobaczycie, co... Tak się zastanawiam. Chyba jednej grupy książek tylko nie omówi, czyli rozwojowych, one są na korytarzu, a to najwyżej, no właśnie. Dobra, to ja wam już pokażę. Ja tutaj przejdę. Dobra, macie, na razie widzicie kwiatki. O, a ja na podglądzie widzę jeszcze siebie. Dobrze, już widzę kwiatki, zaraz zobaczę. Ja zapalę światło może trochę.
Okej. Okay. Widzimy fotel. Widzimy brzydką podłogę. Cicho. Okej, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko widać w miarę dobrze. To jest cykl książek Kot Który. Takie kryminały. Takie kryminały, to Ania czytała, ja tego nie czytałem, bo ja nie cierpię kryminałów. Więc ale, z kotem, ale z kotem, więc dlatego głównie przypuszczam, Ania to kupowała. Dalej na tej samej półce mamy Sandemo. Daj chwilę, bo Małgosia zwróciła uwagę na Maki Moneta, więc podrzuć na Maki Moneta. Ja są Maki Moneta, tak. Wyszywane przeze mnie w otoczeniu kotów. Wyszywane przeze mnie prawie rok, jeżeli chodzi o Maki Moneta. Chyba 8 miesięcy albo 6, już nie pamiętam. Tu lecimy dalej, mamy Sandemo. Najpierw są takie pojedyncze książki. Dalej zaczyna się saga o ludziach lodu, która leci pierwsze sobie... Pierwsze wydanie, powiem, że to jest... Tak, pierwsze szczególne. Wydanie gazetowe jeszcze takie, chyba, znaczy gazetowe w sensie, że w kioskach było, jako swego rodzaju gazeta. Tu mamy dalej to samo. Dalej mamy, które to jest? Saga o Czarnoksiężniku, czyli w sumie dalszy ciąg sagi o ludziach lodu. I saga o Królestwie Światła. To bardzo kiepska. Niestety właśnie z biegiem czasu Sandemo się zepsuła. Saga o Czarnoksiężniku była jeszcze znośna. Przynajmniej moim zdaniem. Saga o Królestwie Światła już była słaba. I tutaj mamy też taki cykl Sandemo luźnych... Znaczy jest to wydane jak w formie cyklu, ale to są takie luźne romanse tak naprawdę. I na samym dole lektury jeszcze z zamieszków czasów, kiedy Ania chodziła do szkoły. Nie wiem, co mnie tak śmieszy, no ale tak. Nie połam Monstery! Próbuję. Tutaj właśnie ciężko nie połamać Monstery, bo no to tak ciężko się dostać. Tutaj tak naprawdę są książki ani do pracy w większości. Ewentualnie dodatkowo jakieś słowniki, takie rzeczy. Nic godnego uwagi takiej na co dzień, nie? Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy jakieś różne książki, mamy Mikołajki, widzę, konkretnie Joachimy, a nie, Mikołajki też. Jeden z moich Sandersonów ulubionych. Wyżej odsłonie mamy, dostaliśmy kiedyś taką popularną encyklopedię Ziemi Kłodzkiej, albumowe wydanie, to może kiedyś tam Ania pokaże przy okazji. Następnie, też niedawno dostaliśmy Księgę Tysiąca Jednej Nocy. I znowu, pozdrawiamy Agnieszkę, tak jest. Znowu słowniki. Niżej zaczynają się już, też są słowniki, ale zaczynają się już książki bardziej troszkę beletrystyczne. Konkretnie dwa Browne tu stoją, którego niezależnie od tego, co ludzie o nim mówią, nadal lubimy. Tak, takie fajne, szybkie. I jednak jeszcze coś zostaje w głowie po przeczytaniu tego. A nie tak jak właśnie z niektórymi książkami, które Ania omawiała. Szybko, krótko i później nic nie wiadomo. I dalej przechodzimy tak. Potter. Cały. Poczytaj mi, mamo. Zebrane w nowych wydaniach. Brakuje nam chyba jeszcze ze dwóch. W tej chwili mamy cztery. No bo są bardzo drogie. No są dość drogie, no ale kiedyś tam sobie je skompletujemy. Następna półeczka. Tutaj kiedyś zacząłem sobie kompletować Dune, ale chyba jednak nie będę tego ciągnął. Inne światy, jakieś takie właśnie takie książki. Takie różne. Opowieści z Narni, też w jednym z wcześniejszych wydań. Dalej, komedie Szekspira. Widzę. Co my tu mamy? O, Mitchell przeminął z wiatrem. No, Muminki, niekończąca się opowieść, Mikołajki znowu. Tutaj są Ani jakieś tam te spinaczkowe. I Tokarczuk. I na samym dole tego znowu mamy tą serię Miasto Śniących Książek, Rumo i Cuda i tak dalej. Piękne. To jest, widzę, pięć książek. One cały stanowią cykl? Pojawiają się, można czytać oddzielnie. No, aha. Ale czyli taki, sami... no, troszkę niezależne książki, ale z tymi samymi autorami, bohaterami. Tu da właśnie dalej nasz Dan Brown. Trochę
ze względu na format, który jest wsadzony akurat w ten regał. Tak, no tutaj akurat pasuje na półki, bo ma taką wysokość. No jedyny co to ten brown jest niższy, ale to już stwierdziliśmy, że go będziemy tutaj trzymać. No bo przy brownie. Dobra, przechodzimy dalej. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, o tutaj ładne wyszywane małe obrazeczki. Taki mały przerywnik. Teraz będę się wspinał na kanapę. Spadnij. Spróbuję. Lecimy od góry. Tutaj w zasadzie są moje książki. To są książki Maja Lidia Kossakowska. Dla mnie jeden z lepszych cykli o aniołach i tak dalej. No warto przeczytać, jeżeli ktoś lubi taką tematykę. Aczkolwiek to nie są anioły takie typowo kościelne, tylko bardziej ludzkie. Dalej znowu cały czas książki właśnie jej, już z innych cykli. Później mój cykl Feista. Fantastyka, fantazy. Jeżeli ktoś lubi, będzie miał pytania, to chętnie odpowiem później. Tego trochę jest. I dalej troszkę tego Howarda. I na samym końcu pierwsze wydanie Urszuli Le Guin, Czarnoksiężnik z archipelagu. Ale tylko 3 tomy. Brakuje nam Tehanu, jak widzę. I ten najnowszy jest jeszcze jakiś. No i jeszcze stare pierwsze wydania, te takie Conanów, nie? No tak, tak. No to mówię, że Howardy właśnie. Te pierwsze, takie co się pojawiły po raz pierwszy w książkach w momencie, kiedy się zaczęła Odwilż i zaczęły się pojawiać księgarnie normalne. Dalej. Niższa półka. Piekara, cykl o Inkwizytorze. Też uważam, że jeden z lepszych polskich cykli. Ania jakoś się nie mogła do niego przekonać. Później dalszy ciąg Piekary, inne książki. I moje stosunkowo nowe odkrycie, Jakub Ćwiek. Tutaj akurat są książki, seria Chłopcy i parę innych. Tak, zaraz przejdę do Storczyka. Tu są właśnie, tak jak mówię, jest cała seria Chłopców, kilka innych, które jeszcze jest do skompletowania kiedyś tam w bliżej nieokreślonej przyszłości. No ale chętnie będę miał. Tutaj dalej jest Magnolia. Storczyk. Boże, Storczyk, nie Magnolia, przepraszam. Wyszywany. Tak, to jest wyszywane na podkładzie, na drukowanym jest doszywane. Tam tu kwadrat był podkładem, reszta była wyszyta. Czyli sam Storczyk. Lecimy na półkę niżej. Wcześniej wspominany Pilipiuk. W zasadzie, no nie wszystko. Brakuje nam norweskiego dziennika, tomu 3 bodajże. Tak, z tego co widzę. I bardzo jesteśmy zawiedzeni tym cyklem, mianowicie konkretnie jego sposobem wydania, że 3 tomy wydali normalnie, a 4 już w zupełnie innej obwolucie. No ale co zrobić? Co to jest? A też Pilipiuk, Czarna Góra, który jeszcze jakoś widzę tutaj nie wszedł. Tutaj mamy dalszy ciąg Pilipiuka, już taki jakby poza cyklami. Następnie jest Kańtuch, która pisuje różne rzeczy. Zaczęła od fantastyki, teraz przeszła do kryminału, o ile dobrze pamiętam. No taki specyficzny. Taki dość specyficznych, ale, na, no, ale kryminałów. Następna po Kańtoch jest Marta Kisiel. Też jedna z ciekawszych autorek. Pisze takie, znaczy pisze w zasadzie taką troszeczkę fantastykę, ale taką współczesną, można powiedzieć. Takie tak zwane urban fantasy. Czyli rzecz się dzieje w naszym jakby świecie z elementami nadprzyrodzonymi. I dalej mamy Grzędowicza. Tu widzę, są 3 jego książki, 4. A Grzędowicz nie za dużo pisał. Grzędowicz jest mężem, który... tak, Kossakowskiej. No on pisze... znaczy tak, jedną książkę SF mamy, reszta to są takie opowieści i grozy tak naprawdę. Nie horrory jeszcze, ale już grozy. Tutaj jest taka troszeczkę mydło i powidło. Pojedyncze zostawione właśnie z sentymentu. No, mój ukochany Ubik na przykład. Białołęcka, którą kiedyś sobie chciałem skompletować. I jakoś do tej pory nie wyszło. Lecimy dalej. No, więc dalej mamy Norton. Też już wspominaną dzisiaj. Tu mamy... no. Z kilkoma wyjątkami brakującymi, no niech się złapie ostrość.
Tu mamy właśnie cykl Świat Czarownic, do którego jest parę rzeczy, które trzeba uzupełnić. Następnie autorka, której też chyba nie trzeba omawiać za bardzo, Małgorzata Musierowicz, cykl Jerzycjada. Kupujemy dalej, bo to już... Jest koszmarny już w tej chwili, no ale kupujemy z sentymentu. O. Następne, Boże, co to jest za seria? Geskel? To była jakaś seria taka. Te? To są takie romanse w takich fajnych... Te 19-wieczne romanse właśnie są, były wydane w takiej jednolitej serii. I tutaj są. Tutaj są Igrzyska Śmierci. Gdzieś jest jeszcze, leży gdzieś na półce czwarty tom. Ten nowy. Ten najnowszy, który jest dość słaby, uważam. Następnie to są Ani książki Niespokojni Zmarli i te takie inne. To Ania, Ania się lubuje w takich trupach i innych takich. Trupia farma. Trupia farma, no to no. I Świat Nocy. Generalnie od wampiryzmu młodzieżowego już odeszliśmy, ale to Ania trzyma właśnie z sentymentu. I to są takie, do których można wrócić i już czytałam 3 razy. I... Tak jak Ania mówi, nie wiem czy ją słychać, więc po prostu, że to są takie, które można, do których można wrócić i już czytała 3 razy. Lecimy dalej. Niższa półka jest to Pratchett. Pratchetta mamy w zasadzie całego. Ewentualnie niektóre tomy chyba mamy podwójnie, bo w 2 różnych wydaniach. Ostatniego bohatera chyba tak mamy. Bo jest albumowe i jest normalne. Oj, to zaraz, ja patrzę tutaj na podgląd. Oj, to sobie idzie tak. Plus dodatkowe jakby podserie, czyli Nauka Świata Dysku, Folklor Świata Dysku. Żółw przypomniany, takie rzeczy. Nawet testy na niewidocznego uniwersytetu można sobie zrobić, jak ktoś lubi. Oj, tu dalej mamy Pratchetta Johnny i seria o Johnnym i seria o nomach. Plus kilka książek luźnych. I na samym końcu kolejny do uzupełnienia Sapkowski. Bo tu mamy tylko 2 zbiory opowiadań i zbiór opowiadań, znaczy nie, i tam ostatnią książkę. Brakuje nam całej sagi, no, która jest dużo gorsza niż opowiadania moim zdaniem, no ale fajnie będzie ją mieć. I to tyle na temat tej półki. Kolejna półka, na kolejnej półce króluje Chmielewska. Też prawie wszystkie książki mamy w różnych wydaniach. Jak widać... Oprócz ukradzionej części pierwszego wydania autobiografii. Ania pożyczyła komuś i ten ktoś raczył nie oddać. Odtąd nie pożyczam książek. Tak, i od tego czasu staramy się nie pożyczać książek. Jest bardzo mało osób, którym pożyczamy książki. I tutaj dalej są też takie pojedyncze tytuły. Takie do zostawienia sentymentów. Tak, właśnie takie sentymentalne. Następna półka, taki regalik mały, to jest, no tutaj jest w ogóle jeden wielki bajzel. Bo tutaj jest, to jest taka półka częściowo podręczna, odkładamy kupione. Tak, odkładamy tutaj kupione rzeczy, odkładaliśmy tu rzeczy, które chcemy przeczytać i oddać do biblioteki. Teraz już się chyba takie skończyły. Nie, ta główna półka to zresztą tam jest właśnie... Jest jeszcze kilka. Które do przeczytania no. Ale jak widać zaczyna się od Szancera, którego na pewno nie oddamy. Tu jest pod pudełkiem. Pudełko zdejmę na razie. Aha, jeszcze może pokażę tak sobie górę. Tak tylko objadę. O. Takie różne wyszywane, różne rzeczy. No i wracamy do książek. No, nie będę ich omawiał po kolei. Teraz spróbuję... O, jest, wyostrzyło się ładnie. Tak przejadę po prostu, jak coś ciekawego będzie, to może powiem... O, na górze leży jeden z tomów tego mojego nowego cyklu, właśnie tego, co pokazywałem wcześniej, książkę Sandersona. To jest akurat pierwsza część 4. tomu. Takie coś. Szykuje się 5. Odpowiedz marzenie, że chętnie wrócę do wyszywania
jak mi zrobisz stanowisko w tamtym pokoju i dam radę przez lupę. O. No tak, Ania mówi, że chętnie wróci do wyszywania, ale to jak będzie miał odpowiednie warunki, trzeba tam przygotować stanowisko, dać lupę, światło i tak dalej. A to chwilę zajmie. Tutaj dalej mamy właśnie dalszy ciąg różności. Jakieś zbiory opowiadań. To takie regionalne. Tak, tu się zaczynają regionalne. Również. Tutaj jest część też kolejnego cyklu, który kiedyś byśmy chcieli skompletować. Ann McCaffrey, jeźdźcy smoków. A to nic trudnego, wbija się igłę i wyjmuje. I to tak non stop. Nudne jak nieszczęście. Ania twierdzi, że ją to uspokaja. Nie wiem w jaki sposób, ale no... O, jak widać dalszy ciąg różnych. Aha, tu jest kolejny taki cykl jakby. Dom pani Peregrine. Nie, trzy tomy są. A nie cztery? Trzy chyba są. No, ale pierwszy nawet w tak, tylko pierwszy jest do wymiany, bo to, no bo fajnie będzie skompletować tak samo. Tutaj widać kilka właśnie takich starszych wydań. Andersena baśnie, ze Złotą Bramą, Czarodziejskie Miasto. To są rzeczy, które nam zostały, no, które się ostały po różnych przebojach przeprowadzkowych i tak dalej. Następna półka jest trochę nietypowa, bo tak, po pierwsze są tutaj tytusy, te, które posiadamy, a dalej to są płyty, też częściowo audiobooki, trochę muzyki, trochę kaset, troszkę takich małych miniaturek, no tak jak na przykład takie pocztówki były kiedyś w takiej książeczce. I trochę takich tego typu jest też informacji dalej na samym końcu przewodniki. No my tytusów jeszcze wszystkich nie mamy, ale niewiele już nam brakuje, myślę. Więc też idą do skompletowania. Teraz tak, następną półkę zacznę tak trochę jakby od góry. To jest to. Bo na górze leżą właśnie książki, które też kiedyś muszą iść z powrotem na miejsce. Znowu Kisiel, Chmielewska, Kańtuch. Tutaj jakieś takie jednorazowe. Tutaj znowu moja seria. Tu też. A na samym dole tego regału stoją tak, po pierwsze komiksy. Na początku był taki kultowy, wyszła seria kultowe polskie komiksy. Tu są trzy komiksy takie właśnie kultowe, czyli Sanki Kowal, Wiedźmin i Ekspedycja. Dalej mamy Torgale do któregoś numeru i też trzeba będzie to dalej pokompletować. Cykl tak, 13 to się nazywa. Parę innych różnych komiksów. I znowu kilka książek zostawionych tak ze względu na sentyment. Najczęściej podniszczone. Stary, a to było wyżej tajemniczy ogród. No, no właśnie, pan samochodzik pierwszy tom. No tak, takie właśnie rzeczy. Jeszcze jednej półki nie pokazałem, to jeszcze do niej wrócę. Bo tu mamy takie wydania albumowe jeszcze. Różnych pozycji. I to jest jedyna półka w zasadzie, na której są jakby dwie warstwy. Z tyłu jest warstwa druga, ale nie będę już wyciągał, bo to już tam niewiele jest ciekawego. No i to w zasadzie... Aha, jeszcze miałem przejść na korytarz. Na korytarzu są ani książki rozwojowe. To jest taki stosik. O. Plus kilka ustawionych tak. Łącznie jest tego, jak widać, o tyle. Tak, taśmy też są, to tak krótkim rzutem pokażę. O, taki mały podręczny zapas taśm. No, także to jest to i no, już wam tu daję Marcina. Tak. No i dlatego mówię, no bez Marcina to by się nie udało tego zrobić, bo ja bym nie wstała i wam tego nie pokazała.
Także tak. Także to są nasze książki, te, które teraz zostawiliśmy, nie? I dobrze, Agnieszka tam jakiś czas temu napisała, właśnie widziałam w komentarzu, że tylko, no, że nie trzeba, nie, że nie trzeba wychodzić z domu i tak dalej. Tak, i ja się właśnie, że tak powiem, tak staram, że w zasadzie dlatego jakby nie przeżywam tak mocno teraz tego, że ja z tego domu nie mogę wyjść, dlatego, że tak naprawdę ja nie muszę z niego wyjść, nie, że ja mam tutaj wszystko, co potrzebuję, nie. No, więc no więc tak, i tak się właściwie staramy żyć, nie? Żeby nie trzeba było z domu wychodzić, żeby mieć tutaj wszystko, co kochamy. No, no tak po prostu staramy się żyć i na tym to polega, myślę. No. Ale no mówię, no oddaliśmy to wszystko, co było niepotrzebne, oddaliśmy i teraz już jakby kupujemy tylko to, co potrzebne. Często jest tak, że dostajemy jak gdyby to, czego nie chcemy, więc też najczęściej tak jest, że albo od razu oddajemy, albo po prostu tam czytamy, nie? I też oddajemy, żeby nie zostawało miejsca. No ale jak mówię, od tych 3 lat tak trochę tych książek przybyło i jak gdyby trzeba właśnie zrobić, no podokładać je tam gdzie należy, nie? No bo szczególnie na tej ostatniej półce widzieliście, że zaczęły książki tak być układane, nie? Nie normalnie, tylko tak na wierzchu, no to właśnie z tymi trzeba zrobić jakby porządek i podopasowywać je pod te odpowiednie serie, żeby nie było ambarasu. No i na tej najbardziej górnej półce z ostatniego regału są książki właśnie, które trzeba przeczytać i oddać i się zwolni jak gdyby półka, bo to są właśnie, większość jest tych, które po prostu... No, bo to są książki po prostu właśnie takiego jednokrotnego przeczytania, które mimo wszystko, no szkoda oddawać bez przeczytania, więc przeczytać, oddać i mieć miejsce właśnie na te, co nie, no, no. Także tak to wygląda i takie właśnie książki. No pewnie, że pamiętamy Kajko i Kokosza, nie mamy. I też planujemy skompletować. No jak się uda, nie? Jak się uda, jak będzie kasa. Na razie, tak jak mówię, no cała kasa teraz idzie jednak na coś innego, więc jak gdyby wszystkie inne rzeczy są odkładane no, na inne rzeczy, nie? Bo teraz priorytetem jest coś innego. No. Ale jak się uda, to jest jakby taka lista, wiecie, na lista marzeń na później, bardzo długa lista marzeń na później. I kiedyś, jak już, wiecie, nadejdą dobre czasy i będzie na to hajs, to jak będziemy duzi i bogaci, duzi już jesteśmy, to teraz już jak będziemy bogaci, to je kupimy, no. No, także tyle, no. Także tyle. Jak jeszcze coś ten, to ja tam w komentarzach potem odpowiem, nie? I no. Oj, Agnieszka, nie strasz, bo to już, no, nie strasz. No. Także tak. No, także tak, także to wszystko. No. No, także bardzo się cieszę. No, długa, no właśnie, długa. No, nasza też jest bardzo długa, także to jest nasza bardzo długa lista. Nasza jest za długa na nasze regały. No. No. Także wiecie, no, bardzo się cieszę i dziękuję Marzena za pomysł na kawkę, bo tak jak mówię, bardzo potrzebuję pomysłów na kawkę, chociaż na kolejną kawkę już pomysł mam. Miało to się odbyć, co prawda, w zeszłym tygodniu, gdy spałam, zamiast prowadzić kawkę, ale się odbędzie w następnym, to akurat się nie ucieknie, ale tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pomysły na kawkę i chcecie o czymś usłyszeć, to ja bardzo chętnie zbieram pomysły na kawkę. Także Marzena, bardzo dziękuję za ten pomysł. Tak jak mówię, no czekałeś parę miesięcy, ale mówię, no to się mogło wydarzyć tylko w momencie, kiedy Marcin ma wolne, no bo w innym nie, tak? Bo w innym nie, bo ja bym nie przeszła i tego nie pokazała. Także bardzo się cieszę, że się udało to zrealizować. No. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, w piątek. Także na razie. No, papa. Papa. Co cię interesuje? Co? No, o tym, Agnieszka, to chyba live'u nie będzie. Chociaż. Raczej nie. Usiłował pan zmieniający licznik ostatnio na ten strych wejść i powiedział, że on mi wierzy na słowo, że tam jest główny ten. Tam są główne przełączniki, że on mi wierzy. Zajrzał, znaczy tak uchylił, zajrzał i powiedział, że on nie będzie sprawdzał, że on mi uwierzy na słowo. Chusty mamy Ludmiły miały być. Ja tak cały czas się, Małgosia, wiesz, urabiam mamę Ludmiłę, chociaż ona głośno krzyczy, że nie. Także urabiam.
No ja wiem, że czekacie na chustę mamy Ludmiły. Ja już mam taki niecny plan, ale nie wiem, czy ona mnie potem nie zabije i już mnie nie zobaczycie. Ja nie wiem, wiecie jak to z mamą Ludmiłą, nie? No także urabiam ją ciągle. No, dobra, to się was z wami żegnam i pa, pa. Pogoda jesienna się zrobiła, także na razie. Zabiję Paulina. No, trzeba ją jakoś przekupić chyba. No, dobra. To ja idę, słuchajcie, nadrabiać cały wczorajszy dzień, newslettery i wszystko, bo ja wczoraj nie byłam w stanie robić nic. Także idę. No. Pa, 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 pa.